Rajd po parku narodowym. 16-latek wjechał w pieszych. 16-letni motocyklista wjechał w pieszych. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. 16-latek, jeżdżąc na motocyklu bez prawa jazdy w miejscu objętym zakazem ruchu, wjechał w pieszych. Poinformowała policja z Małopolskiej Policji. Na miejsce została wezwana policja, karetka i straż pożarna. Sprawą zajmuje się sąd rodzinny. Jak podaje patrol 988 Małopolska na Facebooku, do zdarzenia doszło w niedzielę w Ojcowskim Parku Narodowym. Na wysokości jaskini ciemnej doszło do potrącenia pieszego przez nastoletniego motocyklistę. Na miejsce została wezwana policja, funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego, Pogotowie Ratunkowe oraz Straż Pożarna. W wyniku wypadku została poszkodowana jedna osoba. Według wstępnych ustaleń śledczych 16 latek, zahaczył pojazdem o spacerujących pieszych, którym nic poważnego się nie stało. Sam motocyklista w wyniku upadku doznał urazu ręki. Wypadek z udziałem motocyklisty młody mężczyzna poruszał się na terenie parku narodowego w miejscu objętym zakazem ruchu. W związku z tym materiały zostaną przekazane do sądu rodzinnego, w którym 16-latek usłyszy zarzut kierowania pojazdem bez wymaganych uprawnień, wyjaśniła w rozmowie z TVN24 podkomisarz Justyna Fil, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Policja z KPP w Krakowie przypomina, że choć po ukończeniu 18 tego roku życia można poruszać się jednośladem, rowerem i hulajnogą elektryczną. Czy motocyklem do pojemności 50 cm sześciennych bez jakichkolwiek uprawnień nie zwalnia to osób które nimi kierują z przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego